Myśmy właściwie mieli zamożnych rodziców, ale na przykład ja marzyłam o rowerze, to nie kupili mi tego roweru, tylko ja musiałam zbierać pieniądze, więc różne ciotki na imieniny mi dawały tam jakieś pieniądze, miałam taką skarbonkę i wiem, że nożem tam ciągle liczyłam, ile tych pieniędzy jest. No i w końcu tam uzbierałam na ten rower, więc właśnie to są takie sprawy wychowawcze. Na przykład. No bo stereotyp by był taki, że jeśli rodzina zamożna, no to dzieci miały mnóstwo zabawek, mnóstwo Tak, wszystkiego, tak. przesyt nawet Więc pewnie. teraz co było? Przed Bożym Narodzeniem to myśmy robili zabawki, więc takie tam z papieru się, takie jakieś łańcuchy tego i mieliśmy obowiązek swoje zabawki, z których już wyrośliśmy, musieliśmy czyścić, reperować i tak dalej. I potem to jechało dla tych biednych dzieci. I mnie to zostało do końca życia, że jak komuś coś daję, to prasuję, przyszywam guziki, znaczy idea była taka, że nie można obdarowanego upokorzyć. To jest właśnie ciekawe, że takie właśnie drobiazgi w tamte pokolenie, nie mówiąc o sprawie patriotyzmu. Na przykład mój ojciec był ochotnikiem w 20 roku, ale w ogóle był pacyfistą. W ogóle nie znosił wojska u nas, żadni wojskowi nie bywali, ani i równocześnie byli wychowywani szalenie patriotycznie. Więc pamiętam na przykład taka rzecz, że jak przed samą wojną, jak już było wiadomo, że będzie wojna, to w szkołach była taka akcja, że uczniowie kupują dla wojska jakieś tam karabiny czy tak. Więc, i to się ze swojego kieszonkowego, że to nie rodzice dawali, tylko to, coś mi dostawali tam na lody czy coś. No i nasza szkoła kupiła, właśnie Kowalczyk Główny, kupiła jakiś karabin maszynowy. I pamiętam, była taka, to był 38 rok chyba, 38 rok, tak. I było na placu, tutaj gdzie Grób Nieznanego Żołnierza, to wtedy się nazywał, to wtedy był plac, to już był Piłsudskiego, bo przedtem był plac Saski, a później były szkoły wszystkie i te różne tam karabiny, jakieś tam, nie wiem, armatki, to wszystko stało i chodził, to już wtedy Piłsudski nie żył, więc chodził Rydz-Śmigły, prezydent Mościcki, tak między nami, bez żadnych takich tam pilnowaczy i to wszystko. Więc to taka była, że i w szkole było szalenie też patriotycznie, bo chociaż nasza szkoła nie była to szkoła o takim profilu narodowym, tylko była szkoła taka właśnie dosyć demokratyczna. Ale czym to się wyrażało jeszcze ten Czym ci patriotyzm się właśnie? patriotyzm się wy, no że ciągle się opowiadało, jak to Piłsudski, jak to tam my przeciwko całemu światu, żeśmy pokonali tych Moskali Czerwonych i tak dalej, i że to w ogóle ta Polska powstała, że to wszyscy tacy bohater. Aha, potem jeszcze ciekawostka, że w tamtych czasach jeszcze żyli niektórzy powstańcy 63 roku. I oni mieszkali, był taki dom kombatanta na Pradze, właśnie na Pradze, jak kościół świętego Floriana i tam na rogu Sierakowskiego jest taki dom, gdzie Księżowski teraz, to tam był właśnie dom kombatanta. I ci kombatanci to wtedy już byli, no ja nie wiem ile oni, ale w każdym razie dla mnie no to byli staruszkowie już straszni. Oni chodzili w takich granatowych mundurach, i mieli takie tutaj, tak jak ułani kiedyś, takie amarantowe, takie tutaj plastrony, guziki takie. I jak taki powstaniec szedł po ulicy, to dziewczynki dygały, a chłopcy zdejmowali czapki, a wojskowi, nawet oficerowie wysokiej rangi, im piersi salutowali. Co?
ja zawsze podkreślam, że nas jako powstańców to traktowali, byli za kutykarze reakcji i w ogóle się wsadzało do ciupy. A tutaj właśnie był ten szacunek taki dla tego powstańca, bohatera narodowego, czyli ja miałam 10 lat, a mój brat miał 7. I myśmy mieli taką wychowawczynię, która z nami poszła na plac zamkowy. No i na placu zamkowym stały tłumy ludzi i myśmy uciekli tej naszej wychowawczyni i pod nogami tych żołnierzy i z tym całym tłumem żeśmy się weszli do katedry. I w katedrze też było pełno ludzi i na takim bardzo wysokim katafalku stała trumna i otwarta trumna ze zwłokami Piłsudskiego. No i ludzie płakali. Pamiętam, że ten tłum taki był strasznie przejęty, strasznie wszyscy się martwili o tą Polskę. To takie było, bo w ogóle było, bo jednak to było pokolenie, które przeżyło koniec niewoli, prawda? Więc w ogóle byli, poza tym była bardzo duży wpływ narodowców, którzy mieli tą tendencję do właśnie tego szerzenia patriotyzmu w młodzieży. No i potem a tutaj już w domu była straszna, że dzieci zginęły, bo ta wróciła, mówi nie ma, dzieci uciekły, nie ma. I myśmy, zanim myśmy na piechotę, tam przecież nie mieliśmy pieniędzy, więc na piechotę z tego placu zamkowego na plac Zbawiciela, to dla dzieci było dosyć daleko. Postanowiono w Krakowie, tam jest ten kopiec Kościuszki, usypać kopiec Piłsudskiemu. I wobec tego cała Polska jeździła sypać ten kopiec, bo to była taka praca społeczna. I pamiętam, że ojciec brata i mnie zabrał i pojechaliśmy do Krakowa. No i tam był ten taki plac, gdzie były ziemia, już tam przywozili tą ziemię i były takie taczki. I wiem, że dla dzieci były takie mniejsze taczki i były takie położone z desek takie dróżki i po tych, bo to tak się coraz ten kopiec był wyższy. No i później każdemu dawali taki dyplom i takie, jak to nazwać, takie maskotki, więc to była taka malutka taczka, malutki jakaś łopatka i coś i tam było wyryta data tego. Więc, ale to było też tak, że rodzice uważali, że my musimy tam być, bo to jest część wychowania patriotycznego. Potem już był rok 40 chyba drugi i już się zaczęła konspiracja. No i ja tam mnie tam, nie wiem, tam jakoś zaprzysięgli i próba miała być. I dali mi paczkę i tą paczkę kazali mi zawieźć na Pragę. No więc ja strasznie miałam wtedy 13 lat może. Byłam strasznie dumna, że ja tutaj tak działam. I jechałam tramwajem na Pragę przez Most Poniatowskiego i nagle była łapanka, zastawili ten cały most, wszystkich z tych tramwaju, a ja z tą paczką. No i tam nie wiedziałam co w tej paczce, ale powiedzieli, że tam jakieś materiały wybuchły. No i teraz ja pamiętam tak sobie myślałam, że tak, jeżeli właściwie mogłabym tą paczkę pod ławkę wsadzić i wyjść, ale ponieważ Niemcy stosowali taką odpowiedzialność zbiorową, więc doszłam do wniosku, że może jakiś ludzi przeze mnie no to trudno, zginę za ojczyznę. No i wyszłam tam na ten i tam wszyscy stali tego i oni po kolei tam, no więc do mnie doszli, to pokazałam tą swoją legitymację, Niemiec się pyta, co jest w tej paczce. A ja udaję, że nie rozumiem, co ja mówię, ja nie wiem. I ten Niemiec wyrwał mi tą paczkę, a w tym paczce była cegła. Cegła, bo to była próba, czy ja się nadaję do konspiracji. I ja wściekłość taka, że ja tu mam zginąć za ojczyznę, a ten Niemiec mówił, verflucht, tą cegłę rzucił na ziemię. No i ja pamiętam, pojechałam na Pragę,
gdzieś na Stalowej ulicy jakieś tam miałam zawieść. No poszłam do tej, i tam otworzyła jakaś taka godna starsza pani. I ja wylałam tą swoją dziecinną wściekłość na tej biednej starszej pani, która w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. I ja się tak wściekłam, że już nigdy w życiu do Hartensa nie należałam. I to nastrój w Warszawie był taki, że Niemcy się ewakuowali. Jechały takie wozy, na których byli ci nieogoleni, brudni, szabrowali wszystko, co się da. I to wszyscy, cała Warszawa, bo dlaczego to nie wybucha to powstanie? Trzeba coś, dlaczego to? Bo, ale potem to się zastopowało i oni wrócili. Ale i tego dnia właśnie, co powstanie wybuchło, to rano. Potem przychodzili koleżanki, koledzy do wszystkich, żegnali się i tak. I pamiętam, że mój ojciec wziął nas wszystkich i powiedział tak. Ja jestem przeciwny powstaniu. Ja uważam, że to będzie zniszczone miasta, najlepsi zginą. Ale myśmy tak wychowali was, że wy musicie iść do tego powstania. No, do widzenia. I żeśmy się rozeszli, wszyscy, każdy w inną stronę. No ja zresztą byłam przysypana przez 8 godzin na rogu szpitalnym, tak jak Wedel jest, na rogu szpitalnej. I więc to było tak śmiesznie, że tam z też taką drugą łączniczką byłyśmy tam i zaczęła ryczeć krowa. To było takie, Niemcy mieli takie jakieś bomby, które jak oni to nakręcali, to tak jak krowa ryczało. I zaczęła tak, ale to były parę sekund, że jeszcze można. I jak ta krowa zaczęła ryczyć, to myśmy z tą koleżanką wpadły do tego domu właśnie, gdzie Wedel jest. I w piwnicy, po schodach do piwnicy się, a tam stoi pani z portretem. I zablokowała przejście i ta bomba w końcu gdzieś indziej tam upadła. I ja mówię do tej pani, przecież przez panią mogli wszyscy zginąć. A ona mówi, proszę, moje dziecko, to ja, to jest portret, który malowała Maria Kozie. To właśnie ta, które te portrety mojej mamy, co tu są fotografie. I ja nigdy nie byłam taka piękna, byłam bardzo podobna, ale nie, to ja nie mogę się z tym portretem rozstać. I po wojnie mama tej pani Koźniewskiej, ona mówi, a ja pamiętam, malowałam właśnie portret jakiejś żony, jakiegoś dyplomaty. I potem ja przeszłam na drugą stronę ulicy i tam znajomi nasi tacy państwo żywuscy mieszkali i oni tam, on kolekcjonował wachlarze i miał z całego świata, ale antyczne jeszcze z czasów Ludwika XIV i tak dalej. I ten dom płonął i pamiętam, że tam ja nawet im pomagałam się i potem padłam do piwnicy i ten dom się zawalił. I 8 godzin myśmy się, to straszne było, bo wie pan, kamienica 7 pięter na łeb spadła, tutaj już zaczyna brakować powietrza, ludzie się duszą i po 8 godzinach tam były jakieś takie ławy i tymi ławami mężczyźni przebili się do sąsiedniej kamienicy. Także to też takie było przeżycie straszne. Jak mnie nagrywali tam w Muzeum Powstania, to ja mówiłam o akcjach zbrojnych, bo ich to interesowało. No a właśnie. Tutaj ja widzę, że pana interesuje właśnie co innego. Dokładnie. Ale tak. Na przykład panu powiem, jak wyglądało przejście przez Aleje Jerozolimskie. No wie pan, jakie są Aleje Jerozolimskie? No ulica jak ulica, dosyć szeroka, ale nie taka znów straszna. I na początku powstania nie było tam, bo potem był taki przekon, no było po prostu i mnie posłali do właśnie z tego PKO na drugą stronę alei. I to wyglądało wtedy w ten sposób, że tu stała grupa powstańców z jednej strony, to było zaś 23, a tutaj z drugiej strony i trzeba było przebiec przez tą ulicę. I ja wbiegłam na ulicę i zaplątałam się w jakieś druty od tramwajów. I po mnie przejechała jedna seria,
Potem druga, ale nie, bo to był ostrzał od strony Banku Gospodarstwa Krajowego, ale mnie nie trafili. Potem poleciały takie świece, takie jakby, no takie, i to się zapala, to Niemcy puszcza, to się zapalało i oświetlało wszystko. Mhm. I też mnie tak oświetlili. No i potem jak to zgasło, no to doleciałam. Właśnie i potem jak wracałam, bo to jeszcze ciągle nie było tego przekopu, to było tak, że był taki ogonek i stali tam ci, którzy mieli przebiec przez tą ulicę i za mną stała jakaś dziewczyna. I ona mnie odepchnęła i wyleciała na tą jezdnię i ją trafili. I ona leży, nogi jej urwało i bucha krew. I ja wtedy dostałam takiego ataku strachu. No bo właściwie mi się to należało. Gdyby ona mnie nie odepchnęła, to oni by mnie... I ja pamiętam 3 godziny się, no ale po 3 godzinach w końcu się... No i wróciłam już i się nic nie stało. 3 godziny pani nie mogła się ruszyć z miejsca. No bo się bałam. Nie to, że mnie, tylko po prostu atak strachu strasznego. Od Śniadeckich, między naszym domem a Śniadeckich była taka duża... niezabudowane takie, tam takie jakieś rosły drzewa i tak dalej. I ja szłam do domu i leżał chłopak, który miał rozpruty brzuch, cały zakrwawiony i ja, ja takiego jakoś złapałam i zaczęłam mu te flaki wsadzać w ten brzuch. Ale to wie pan, krew buchała, to wszystko. I ten chłopiec tak się i tak mówił do mnie: mamusiu, nie gniewaj się na mnie, nie gniewaj. I ja pamiętam, że ja tak mówię: dobrze, tak, wie pan. No i nie wiem, ile to czasu trwało. W każdym razie on umarł. Ja go zostawiłam i przyszłam do domu, znaczy ojciec mi otworzył drzwi, a ja cała zakrwawiona krwą. Ja dostałam takiego ataku histerii. Ojciec mnie tak złapał, trzymał mnie tak mu. I potem pamiętam, że mnie wsadzili do wanny, gdzie ojciec przynosił. I potem to chłopcy, bo tam jeszcze powstańcy w naszym domu w czasie powstania byli. Wsadzili mnie do wanny z zimną wodą, taką wodę do picia i mama, pamiętam, mnie gąbką myła z tej krwi tego chłopaka. No. Wie pan, ale jeżeli wziąć pod uwagę, że dziewczyna 17-letnia, to były straszne przeżycia, prawda? A potem też tam miałam drugi taki wypadek, też tragiczny. Byłam na Śniadeckich i jakieś było bombardowanie i dom się zawalił. I w gruzach, ja akurat stamtędy przybiegałam, i w gruzach leżał chłopak, pamiętam, taki blondyn, miał taki włos i miał nogę przywaloną taką wielką bryłą betonu. I ludzie, nie można było tutaj ruszyć. A on ciągle mówił: ja chcę żyć, ratujcie mnie i tak dalej. I ta noga, więc ja w pewnym momencie doszłam do wniosku, że właściwie ta nogę trzeba mu obciąć, bo inaczej on umrze. I tu ludzie stoją, dorośli ludzie i taka gówniara jak ja. I ja mówię: ktoś ma nóż. I jakiś pan miał taką finkę taką harcerską. I ja pamiętam, obcięłam tą nogę, bo ona była zmiażdżona, więc to nie było... No i od razu ludzie go wzięli na nosze i zanieśli, tam było w szkole Przyszłość na Śniadeckich, był szpital. Tego szpitala. I wie pan, ja do tej pory sobie, dla lekarza to żadna nic obciąć komuś nogę, no ale to takie niby nic, ale właściwie to jest właściwie straszne, prawda? Że, no wyjątkowy czas wymaga wyjątkowych zachowań. No ale wie pan, to różne takie, na przykład z takich śmiesznych rzeczy, to na przykład kiedyś też. Bo to myśmy od czasu do czasu dostawali zgodę, że jak ja tam mam dom, no to masz godzinę czasu iść tam. I przyszedł mój wuj, ten Rettinger, do rodziców.
No bo on w czasie okupacji, w czasie powstania z takim pułkownikiem Mazurkiem, który był szefem Korpusu Bezpieczeństwa. Spisy. Wuj uważał, że będzie po wojnie coś podobnego jak proces norymberski. I oni spisywali wspomnienia ludzi różnych okrucieństw niemieckich. Z tym, że to nie ocalało, bo to wszystko się zawaliło na gdzie to było, już ja nie wiem, ten dowództwo tego KB, tam gdzieś na Wspólnej czy gdzieś. I wuj potem chciał wracać na tą Chorzą. No to ja mówię, to ja wuja przeprowadzę. No i zamiast go prowadzić przez te przebite takie piwnice, to ja marszałkosu. I wuj potem powiedział mojemu ojcu, słuchaj, ja jestem Ułan Krechowiecki, ale wstydziłem się czołgać, jak ta głupia Ala maszeruje tą marszałkowską. Czyli pani była taką osobą, ja widzę, no, bardzo odważną, taką brawurową nawet. Wie pan, to nie było, to było coś takiego, że myśmy nie mieli poczucia misji, myśmy nie mieli poczucia, że to jest jak, tylko że to trzeba, że to było coś takiego zupełnie niespotykanego, że ta cała młodzież właściwie, bo to właściwie było powstanie głównie młodzieży.